pierwszy w pro amatorskim MMA. Rykaczewski! A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie. Bartłomiej Rykaczewski, którego oglądaliśmy w Wyszkowie, jest już w narożniku niebieskim, a za chwilę w tymże narożniku, w tymże ringu, tylko że po drugiej stronie w narożniku czerwonym pojawi się Paweł Ostrowski. Kiedyś nie mieli, dziś mają, zawsze docenią. KNM lub Panamerą, wielka moc, wielki hajs, taki przelot, ty twój wielki żal, gryzie wielkie ego. Sąsiad testuje nową kosiarkę, gdy obok klatkę też trawkę pakują w zgrzewarkę. Wielu jest chętnych wybijać na parkiet, ale też tacy są. Walka w formule K1, w limicie 70 kg. Wtedy się trzeba zawijać, w pizdu idzie twój PR. Wbij domofonem, nie pomyl cyferki, bo burdel wystraszyć się mogą klienci. Wszyscy święci, zdrowi pacjenci, a żadnym funduszem nie są objęci. Brawo karne nienawidzi dobrych kombinatorów. Za złotówkę bez podatku już cię wyciągają z domu. Pomyślności ziomuś, zdrowia ziomuś i złoto na karki. Mikołaj za głowę się łapie w święta, nikt nie prosi o sanki. Ciężkie są czasy, podpijam ciężary, jebane kary, dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest, w końcu system pokonamy. Miasto chce węgier, bloki, nowy pas, czego nie... Palce numer 4 w narożniku nie wie. 18-latka, który może pochwalić się brązowym medalem Pucharu Europy WAG 1F. Jest również zdobywcą Pucharu Polski Federacji WKSF, broniący kuźni mistrzów Wyszków. Bartłomiej Rykaczewski! Jego oponent w narożniku czerwonym to wychowanek Arkadiusza Ludwiczaka. 18-latek, chwalący się 6 wygranymi i tylko 2 porażkami. Reprezentant Fight Akademii Ostrołęka, Paweł Ostrowski! No i to jest kolejny z tych pojedynków, na które ja tutaj dzisiaj osobiście czekam najbardziej. Dlaczego? Ano dlatego, że Rykaczewski jest zawodnikiem tutaj, jest gościem, jest z Wyszkowa, ale tak naprawdę to doświadczenie przemawia za nim. Natomiast pamiętajmy, gospodarzem jest Paweł Ostrowski, jego będzie ta publiczność z całą pewnością niosła. On będzie chciał zrobić wszystko, co tylko będzie mógł, żeby zwyciężyć, żeby pokonać Rykaczewskiego. A Rykaczewski, widzieliśmy ten jego fajny, ostry, agresywny styl, który zaprezentował w Wyszkowie. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie w stanie powtórzyć to, co wtedy widzieliśmy w wyszkowskim ringu podczas 23. edycji Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów. Teraz proszę, po tym przepuszczeniu dynamiczne wejście z prawym kopnięciem. No fajny, ofensywny styl Rykaczewskiego na pewno jest gwarancją tego, że tutaj przez te 9 minut rywalizacji będzie działo się bardzo wiele. I ten lewy pod prawy łokieć, lewe kopnięcie pod prawy łokieć, tam wyblokowane. I teraz lewy, prawy, ta akcja Rykaczewskiemu często się udawała podczas poprzedniej edycji. Teraz bardzo ładnie lewy, ale prawy już wyłapał, wybronił spokojnie Paweł Ostrowski.
No tak jak się spodziewałem, pierwsze momenty rywalizacji, pierwsza runda, to mogą być takie momenty tych ostrych, agresywnych wejść Ryka Czeskiego. On, to jest jego najlepszy moment. Teraz oczywiście tak, to jest wycięcie, to nie jest knockdown. No i próbuje mocno wejść ciosami Ryka Czeski. Za bardzo nie ma broni w tej defensywie w tym momencie Ostrowski. Teraz unik. No i na pewno przydałby się to, co tak się rzuca w oczy, jakiś taki solidny front kick na splot słoneczny, żeby gdzieś tam Ryka Czeskiego przyblokować. Oczywiście to w teorii wydaje się proste, ale w walce, gdzie jest to tempo bardzo duże, a taką walkę oglądamy, to ciężko o to, żeby taki plan skutecznie realizować. Runda numer 2 i zaczyna od dwóch dobrych low kicków gospodarz Paweł Ostrowski. Paweł Ostrowski, zawodnik z czerwonego narożnika, zawodnik z niebieskiego narożnika Maciej Rykaczewski. I teraz próba wysokiego kopnięcia, ale no, ładnie ta nóżka poszła, ale już tam nie było Ryka Czeskiego. To oczywiście wysokie kopnięcia na głowę, to jest chyba najtrudniejszy element kickboxingu, bo tu się musi zgadzać wszystko. Siła, tempo, no i przede wszystkim timing. A ciężko o takie precyzyjne kopnięcie, bo rywal te ciosy po prostu widzi, te kopnięcia widzi po prostu najbardziej. Ale też wiadomo, że takie wysokie kopnięcie na głowę celne, ono jest też najwyżej jakby oceniane przez sędziów. Największą notę się zbiera właśnie za te efektowne akcje, no i też trudne jakby nie było do wykonania. Dlatego low kicki, one są najpowszechniej używane, bo są po prostu najprostsze. Tak jak powiedziałem, początek walki to był taki moment, kiedy Rykaczewski był najbardziej agresywny, najbardziej dynamiczny. Z czasem Ostrowski może w tej walce wyglądać coraz lepiej, ale teraz widzimy, nie ustrzegł się błędu i kilka celnych ciosów Rykaczewskiego bez pardonu doszło celu. 20 kilka sekund do zakończenia rywalizacji w rundzie drugiej. No i dobra końcówka Ryka Czeskiego. I teraz no to kopnięcie gdzieś tam w okolice wątroby. To na pewno nie było przyjemne. Koniec drugiego starcia. Bartłomiej Rykaczewski, Kuźnia Mistrzów Wyszków. Przypominamy, że dzisiejsza gala również nazywa się Kurpiowska Kuźnia Mistrzów. To jest impreza cykliczna. To już 24. edycja. Po 3 latach wraca do Ostrołęki.
3 tygodnie temu gościliśmy w Wyszkowie. No i trzeba przyznać, że ten poziom kurpiowskiego kickboxingu jest naprawdę niezły. No i proszę. Teraz dobry ofensywny atak Ostrowskiego. To co powiedziałem, on musi teraz szukać swoich momentów, bo ta końcówka będzie, no będzie musiał po prostu mieć jakiś ubytek energetyczny Rykaczewski i nie da się cały czas w tak wysokim tempie rywalizować, jak robił to na początku. Teraz była próba prawego podbródkowego Ostrowskiego, jeszcze jednego, no i te dwa podbródki zapłacił za to karę, bo były przestrzelone, przez co zrobiło się miejsce dla Rykaczewskiego, który teraz w bardzo mocnej ofensywie rusza na Ostrowskiego. No właśnie, tutaj sekundanci tutaj sugerują, że skoro wystrzelał się Rykaczewski, no to musi być zmęczony i teraz trzeba przyjąć inicjatywę, ale pamiętajmy, że no przyjął jednak kilka ciosów Paweł Ostrowski, to też nie jest takie łatwe. I teraz wysokie kopnięcie, celne w moim odczuciu, między rękawice zmieścił to Rykaczewski. Ważna akcja, ważny moment tej rundy. No, zostało już niewiele, ta runda bardzo szybko upłynęła, bo działo się tutaj bardzo dużo rzeczy i to w większości rzeczy dobrych dla Bartłomieja Rykaczewskiego. To Rykaczewski powinien zgarnąć tę rundę, no i w ogólnym rozrachunku na przestrzeni 9 minut rywalizacji wydaje mi się, że też był zawodnikiem lepszym, ale to co powiedziałem, przemawiało za nim to, że jednak ma dużo większe doświadczenie. Chwilka oczywiście oczekiwania na werdykt. Walkę numer 4 jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Bartłomiej Rykaczewski. Zasłużone zwycięstwo Bartłomieja Rykaczewskiego. Teraz ciekaw jestem, czy będzie chciał się podzielić swoimi przemyśleniami po tym pojedynku z spikerem zawodów. Prezesie spółki TRUM. Panowie, zapraszam do wspólnego zdjęcia.